że to sarkazm. Chodzi o to, że na tej podróży strasznie dużo nam schodzi. Dobra, ale gdzie mam iść? Wejść na rozbity statek. Ja tak was motywuję. No to widać, jak działa. Krót, dasz radę w jakiś sposób oberwać to skrzydło? Jestem. Aż tyle sił to nie ma. Mówi, że przyda się coś ostrego. A co to ja słyszę? Czy to kable na skrzydłach śpiewają? Chcą się zapoznać z twoim mieczem, Gamoro. Poważnie? Kable mogę przeciąć, ale muszę tam wejść. Aha. Czyli rozumiem. To co, może tutaj? Mogę liczyć na pomoc Gamora? Co ty byś beze mnie zrobił? A tu powinno być dobrze. Nie zawiodę. Dobra, ciach. Ten wrak już tak przerdzewiał, że ledwo widać. Ale to już, ale tam chyba nie ma przejścia. Ale reaktor już ściągnęliśmy. Chyba dużo więcej tam na górze nie zdziała. A, dzięki. Mówiłem, że zamiarem jest wejść na statek, tak właśnie czyni Peter Quill. No macie rację, ale jeśli mamy się dostać na samiuteńką górę, trzeba będzie znaleźć inną drogę. Dobra, umieśćmy tutaj. Biorę się za to. Spróbujmy tutaj to umieścić, może się uda. Już przywykam do nieprzemoknięcia na wzgórz. Być może nawałnica już zelżała. Skoro tak się wleczemy... I cóż, Peterze Quillu? Dobra, chyba dam radę. To przyciąga wspomnienia! No właśnie. Mamy to. Exactly. Nie wiem, ile ten odcinek generalnie wyjdzie, ale jak już to podzielę go na dwie części, chyba. Idziemy, czuby drzewśliskie, wiatrem targane. Ja to naprawdę podziwiam, nasz szacunek do bezpieczeństwa. Więc wskaż mi ten szacunek. Jedno jest jasne. Bez zabójczyni nie byłoby mowy o wykonaniu tego zadania. I nagle Drax chwali Gamorę? Oddaję ukłon, gdzie jest on należny. Trochę ci zajęło. Dobrze wiemy, jaka jest super fajna i jaka bezcenna. I jeszcze nie usiłowała nas zabić. A jak to jest, że mnie już nie doceniacie? Oto jest, twierdza Lady Helveter. Nie da się ukryć, że trochę urosła. Ha, ona wcale nie rośnie, my się do niej zbliżamy. Dzięki, Drax. Chyba tutaj na dole można przejść. Quill, chodź zobacz ten statek. Znajdźcie furię Lady Helveter. Dobra. Tu będzie cięcie, tu będzie szykujesz kolejny odcinek, okej. Wtedy mało kogo się bali. Okej, czyli jazda! O bleśne. Ludzie? Nie śpieszyłbym się ze schodzeniem. Cała reszta oczywiście. Zatów tak głęboko. Utknęliście? Zgadnij. Miecz nie da rady, kobieto, znajdź linę! I to lepiej, szybko! Skąd ja ci wezmę linę? Nie wiem, jestem trochę zajęty! Quill, wymyśl coś! Tylko co? Flumwa, flumwa! Quill! 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 Proszę! Dawaj, 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 dawaj! O kurde! A, muszę zacelować! RB! Co ty zrobiłeś? O kurde! To magia. Ale zimno. Rocket! Niech ktoś go wyciągnie! Oh yeah! On biedny rokecik. Aha, a bo tak by pękłby lód. O kurde. Powiesz, co tu się stało? Nie wiem, te moje spluwy. Raz mi się udało, jak byłem mały. Nie robię tego specjalnie. To klasyka z Bardoi. Myślisz, że nic cię nie zdziwi? A tutaj taki ciom. Weź mi... Zostaw spluwę w spokoju! Ja chcę sprawdzić, jak to działa, bo tak to równie dobrze może być magia. Albo czary. Ludzie? Neuroprzekaźniki z kodem DNA w zestawieniu z nanostopami. Albo czary. Dajcie już spokój. Dobra. Czyli możemy wypróbować nową zabawkę. Żywioły. Może teraz wyposażyć teraz wystrzały żywiołów. Naciśnij prawą strzałkę, aby wyposażyć się w lód.
Ikona wyświetlenia zapie... Okej, dobra, dobra, dobra. Trzymaj R2, by strzelić lodem. Ty zajebiste! Oh fuck! Nie zrobiłem uniku, dobra. Chyba trzeba będzie... Wrót! Przytrzymaj! Rocket, granat! Granat powiedziałem! Dobra, Draksiu, ciśniesz, Sigamora też. Dobra, mamy to i co? Czekaj. Dobra, na razie musimy... Dobra, rokecik. Jak to było? Jak to musiałem zrobić, żeby strzelić lodem, co? Strażnik padł, przytrzymaj się, aby mu pomóc. Dobra, oj! Leczenie, dobra. Uleczył. Zaraz tego pożałują. Ale jak mogę lód wybrać? Zbiórka gotowa. Dobra, lecimy. Zbióreczka. Muszę ogarnąć, jak się strzela tym lodem. Lecimy, dobra. Na samą myśl robi mi się niedobrze, Quill, ale chyba trzeba wiać. Te flurwle są wszędzie. On ma rację. Musimy dać z siebie wszystko, aby ich pokonać. To nie jest rywalizacja. Jesteśmy wojownikami. Uszka był zrodem naszych ideałów. Chyba to. Poważnie? Mówimy o ucieczce? Jesteśmy strażnikami! Żyjemy walcząc! Więc do dzieła! Mówię wam, że te flurwle przegrają! Kto jest ze mną? Zwycięstwo jest nasze! Oh yeah! Let's go! Zatrzymaj grunt! Przełączyć broń na zamrażanie! Twierdzisz, że są zbyt gorące? Ta bomba! Galareta atakuje! Użyj sobie tak! Niszczy! Pracuję nad tym! Nie jestem pewny, ale wiem, że to zniszczyłeś! Zaplaskane koiki! Nie! Rozpaskałeś się! Okej. Kamorka, dobra. Dobra. Udało się chyba. Dokładnie. Jesteśmy blisko. Super. Ale będziemy musieli się tam wdrapać. Myślę, że może damy radę się wspiąć. Dzień, dzień, dzień. To pomysł na wagę złota. Zorientujmy się, jak można by tam. Strzały żywiołów. Co, jak to mogę ustawić? Bo ja już nie za bardzo wiem. Pomysły nie osiągają wagi złota, a one mają postać energii. Jak? Jak mogę tak... Mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie zobaczę tego kręgu. Może chwila. Muszę sobie ogarnąć kontroler. Układ sterowania. Zmiana błyskawicy. Strzała żywiołem RB. Dobra, okej, teraz czaję. Okej, bo nie ogarniałem tego wcześniej. Okej, czaję. Czaję, to jest dobre. Dobra, teraz ogarniam. Chcę się przyjrzeć twoim spluwom. Nie, żadnego majstrowania przy moich jedynych środkach obrony. Dobra, więc je zawinę, jak pójdziesz spadki. W takim razie będę spał z nimi pod poduszką. Quill, sprawdź, czy draństwo nie ma aby działających dział. Dobra, zaraz, kurde, chcę tu zrobić najpierw explore. Chłopy, do cholery jasnej. Wezmij się na wrak. Chcę się wspiąć na wrak, ale najpierw chcę sobie... Przeanalizować, co to jest? Skanuj już ten statek! Prawie bez zasilania. Może działa da się wyciągnąć siłą. Mielibyśmy schody do wspinaczki. Warte świeczki. Dobra, tutaj? Okej, okay, może... Może Drax? Myślisz, że wyciągniesz to działo? Spróbuję. No właśnie. Naciśnij, aby wyposażyć się w lód.
niewykonalne. To nie chce się utrzymać. A nie mogłeś tak podtrzymać chwilę dłużej? Sam spróbuję trzymać chwilę. A, dobra. A spróbujesz teraz? Po co? Okay. Toż nie ustoi. Ja to rozgryzam. Zobaczysz. Teraz, tak. Oczywiście. I teraz? Czemuż mi się opierasz? To jest odczepione do jakiejś odrzutki. Czy to na pewno właściwy termin? Tak. A, czyli chyba tutaj muszę. Może będzie się dało coś po... Dawaj, jeszcze raz. A nie, tego nie mogę, nie, traktę nie mogę to użyć. Rocket? Rocket, ty byś się zmieścił w tę dziurę. Może wejdź tam i coś zhakuj, to zrobią się schody. Ale jak mam tam się w ogóle dostać? No. Widzę, że Quilua, twoja czarodziejska broń. Może ona podoła. No dobra, to spróbuję. Groot? Jestem. Rety, mógłbyś być chociaż uprzejmy. Dobra, to... No i co? A, nic takiego. Dobra. No nikogo nie mogę z tych użyć. No to kogo? Może tutaj? Gamoro, dosięgniesz tego działa? Mogę, ale wyciągnąć go już nie zdołam, jeśli o to ci chodzi. Drax, nie. Grucie, jest możliwość, żebyś to ściągnął pnączami czy czymś innym? Jestem Grut. Mówi, że nie są na tyle silne, żeby ruszyć coś takiego. Rokecie, masz pomysł na wyciągnięcie górnego? No z tego punktu to nie. No to jak się mam tam dostać? Kuźwa, każdemu, nikomu nie chce się dupska ruszyć za przeproszeniem. Sam muszę wszystko robić. Może... Może teraz muszę strzelić? Nie. Ja nie wiem, co tu mam zrobić, naprawdę. Nikogo pomocy stąd nie użyję. No to jak mam tam się wspiąć? Dla robotów technicznych. Nikogo pomocy nie użyję. A most? Chociaż? Wespnij się na brak. No to fajnie, chcę się wspiąć, ale nie mam kuźwa jak. Dzień. Drax, myślisz, że wyciągniesz to działo? Spróbuję. Stawia mi dość nieoczekiwany opór. Udało się! Imponujące, Peterze Quillu. Czyli teraz kolej wyciągnąć następne. No i co? Teraz co? Rocket! Potrzebuję, żebyś się wcisnął w tę dziurkę i spróbował poluzować tę lufę od wewnątrz. No co ci? Statek Chitauri, same pułapki i maszyny zagłady. Ale to twoje ukochane rzeczy. Oh, no racja, tak. No i zawsze chciałem zobaczyć, co te robacze bombowce tam mają. Skoda. No, udało się. Dobra, po prostu ja... No tu tak duchnie, to... O, ciu! Radzisz tam sobie, Rocket? Tu jest załoga. Czyli chyba nawet robaki nie chcą żreć martwych Chitauri. Rocket! Spoko! Przerzucę tylko do tego działa tę resztkę zalegającej tu mocy i... I nic! Wiecie wy co? Flark z tym! Ja to wysadzę! Co? No moment! Ale co będzie z tymi pułapkami? O, jak ładnie! Najwyraźniej uruchomił to na istnę. Rocket, wszystko gra? No i już wyszłem! I już jest jak tam wejść. No i super. Trzeba po prostu pomyśleć. I co, Gamora? Gamora, a możesz nam przebić drogę przez ten złom? Jasne. Tak, widzę, że chwilu. Ruszajmy do pałacu wielkiej gigantki. O, więc teraz to gigantka. Podobno Lady Hellbender ma 50 głów wysokości. Niewielki. Wow! Wielki kutktas. Mordercza macka. Ostrożnie, może tylko udawać martwą.
Dobra, cyk. Mamy jakieś ta przejście. Planeta pod wieloma względami przypomina mój świat. Tak, tam ładnie. Na Katar nie ma miejsca dla słabych. Bezlitosna pogoda i zabójcze drapieżniki zmuszają katarzyków do walki o przetrwanie. Twierdza znajduje się tam, Peterze Quillu. Wiem, że tam się znajduje. Chcę się trochę rozejrzeć. Właśnie. Rozglądanie się to szczyt. Znaczy, że poszedł w złym kierunku, ale jest zbyt uparty, by się do tego przyznać. W takim razie Quill jest mistrzem w rozglądaniu. Jestem Groot. Pyta, w jaki sposób kluby Quilla tworzą lud niczego. Nie masz pojęcia, prawda? Nie pozwala mi rozebrać ich na kawałki, żeby to sprawdzić. Stawiam na kryształ. Albo nie, małe między... Naciśnię, by wyposażyć się w lud. Okej. To nie jest magia. Okej, czaję. O, takie rozwiązanie, rozwiązywanie zagadek jest fajne. O, dokładnie. A i widzicie? I proszę bardzo. Nie ma widać stąd mój dom. Co ty tutaj robisz? Rozpoznanie. Rozpoznawcze. Wygląda na to, że powinniśmy iść w kierunku twierdzy, a nie w przeciwnym. Świetna robota, Peter. A, czyli Peter nie ma jak wytłumaczyć ekipie, że idę kuźwa po znajdźki. Walcie się na ryj. Nowe spluwy Quilla? Są wszechstronne. Możliwe, ale moje zabójcze działko ma 17 000 różnych morderców. Okna świeci mi po ryju. Nie no, dlaczego most jest zawsze po drugiej stronie? Nalegam na przerzucenie plugawej bestii. A ja nalegam na zrzucenie mięśniaka w przepaść. To da. O, znowu. Mamy drugą szansę? Ponownie podtrzymaj Draxa. Nie żyjesz! Nie żyjesz! Nie! Nie no. Powstrzymaj. Ile razy mam to powtarzać? Nie rzucamy rokietem. Niedorzeczne. Spowalniasz nas, aby nie urazić uczuć bestii. Czy on kiedykolwiek postąpił tak wobec nas? Postaw go! Zapamiętaj te lekcje, Wilsonu. Już ja ci dam prawdziwą lekcję. Dajcie spokój, chłopaki. Powinniśmy być profesjonalni. Stać nas na więcej. Mnie nie. Uleganie nędznej instalacji kształt jest nieprofesjonalne. Kurde, nie wiem jak... Marnuj czasu na kłótnie. Znajdziemy inną drogę. Fajnie, że wiemy, dokąd idziemy. Ale ta droga jest dziurawa jak wisradiańskie drzewo. Wędrówka byłaby mniej wymagająca, gdyby mosty były wysunięte. Hej, też przypominają ci one stado małych rokietów uciekających przed deszczem? Jasne. Dobra. Rokiet, mamy na Milano leki na odmrożenia? Boisz się, że Quill postrzeli nas nową zabawką? Ja może to zdarzało. Jestem Groot. Groot wciąż ma sęk tam, gdzie Quill go trafił. Ej, chyba mam tu coś głębokiego. To wygląda obiecująco. Nie ma tu zbyt wiele miejsca do manewru w razie ataku. Nie zostaniemy tu na długo. Widzi ktoś przejście? Zrobimy przejście jak trzeba. Też czujecie ten zapach? Strasznie tu śmierdzi. Tak, cuchnie wstrętnie. Skąd tu ten odór? Co do żuja? Ano, na pewno siedzi tam coś wstrętnego. Drax, możesz cisnąć tym w ścianę smrodu? Pewnie tego potrzebuję. To jest niepokojąca woli. Zaciskam wszystkie otwory ciała. Okej, to jest trochę dziwne. Halo? Jest tu kto? Ale dziwna przyczepa kempingowa. Okej, ciśnienie mi ciut skoczyło. O co Hellbender uwięziła tego stwora? Bo jest wkurzający? Może to żywność. To żywność? Ta, dla potwora. Ciekawe jak smakuje. Peter? Uj, czemu miałaby tak smakować? Może się przydać. Trzeba popracować nad tym kiełkującym smakiem. Żartujesz? Łapiesz? Klatka się przyda. Kieł? Dotarliśmy tu z naszym potworem maszerującym przy nodze? Przecież nas wyśmieją. Nie gryzie? O czym szepczecie? Gamo
Gamora sądzi, że będziemy przekonujący z porządną klatką. Ale problem w tym, że jest w niej wkurzony potwór. Oczywiście, że bierzemy. Bestię, zajmę się nim. Bo tak świetnie poszło ci ostatnio. Potrzebny jest plan ataku. Tak. I to najlepiej taki, który chroni mnie jako przywódcę. Ależ ty skromny, Peter, naprawdę? No, chyba nie ma co dyskutować. Za późno. Oho. Z dwoma potworami walczymy, no super. A, oni są niewrażliwi na lód. Boom! Jebnął pocisk! Drax! O, ale ominąłem perfekcyjnie. Kuźwa, kto do mnie dzwoni? Nie! A, shit! O kurde! Zamroził nas kompanów! Dobra, odmroziło Gruta, przynajmniej tyle. Dobra, odcięty ogon. Bez ogona nie wygląda już groźnie. Żyję po to, żeby niszczyć. Teraz ci pokażę. I ciach! Na równe koste. Pięknie. Więcej, chodźcie bestie. A ty idziesz ze mną. Pośpieszmy się. No i dobrze, mamy klatkę. Galareta, a później śmierdzące tunele. A teraz całe stado potworów. Nienawidzę tej zaparkanej planety. Nienawidzisz wszystkiego, Rocket. Fakt, ale śmierdzących tuneli najbardziej. Spędzące futro to moja granica. Cuchniemy wyjątkowo, paskudnie. Tak, znacznie gorzej niż zwykle. Quill, nigdy więcej nie pójdę za tobą przez skalną kupę. Jestem Groot. Hej! Jesteśmy zespołem. Jeśli mamy śmierdzieć zadem, to będziemy śmierdzieć zadem razem. Bardzo elokwentne, Peterze. Będę śmierdział zadem z tobą. Tak, świetna przemowa. Dobra. Ale moi drodzy, mam wrażenie, że odcinek i tak już nagrywam zbyt długo, bo ja nagrywam ten odcinek tak naprawdę, żeby go podzielić na dwie części. Więc ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. A my widzimy się w kolejnym odcinku Marvel's Guardians of the Galaxy. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za obejrzenie. Do usłyszenia, trzymajcie się i na razie.